Jezu! To jest dobre, wiesz co, narzucanie w szafę, tak mówię, że... Cicho, bo Paweł. To możecie sobie jeszcze z pragnienia postukać kuleczką. To wygląda jak żel do włosów. Cześć, witamy was w kolejnym filmie. Jest z nami mój tata gościnnie. I będziemy dzisiaj nagrywać test jakich przekąsek? Cześć, to ja Sławomir. Azjatyckich słodyczy, nie wiemy skąd to dokładnie jest, ale... Jest podpisane, może ktoś rozumie. Ogólnie kupiliśmy to na Chinatown w Londynie. Tam jest dużo takich sklepików, też poza Chinatown. Więc można naprawdę kupić tego sporo. Także mamy około 10, może trochę więcej rzeczy. I są to różne. Od słodyczy, jakieś chipsy, napoje, więc gotowi jesteście? Oczywiście. Jak najbardziej. Testujemy. Zobaczymy, co to za pyszność. I pierwszym produktem, który sobie weźmiemy na test, będą takie mochi. Tak to się chyba wymawia, mam nadzieję, bo każdy mówi inaczej, więc moshi, mochi, co jeszcze? Emoji. W sumie tak trochę wyglądają. Mamy smak melon, pomarańcza i truskawka. Mi się wydaje, że melon będzie najlepszy, jak myślicie? Nie lubię melona. Nie lubisz? Uwielbiam. Ja lubię truskawkę. Mama, lubisz melona? Pomarańcza będzie najlepsza. Nie. To po kim ja to lubię? Dobra, otwieramy i wracamy. One są jak zwykle całe w mące, także może nie będziemy cali brudni. Będziemy uważać. Trzęsie na samą myśl. Nie, to jest dobre, tylko właśnie zawsze jedliśmy zamrożone takie, to wiecie, normalne, do sklepów, a takich jeszcze nie widzieliśmy. Więc kto pierwszy, kto się odważy. Każdy po jednym? To najpierw może melon, skoro tato nie lubi. Niech ma. A kurde, jakie to miękkie jest. No. Faktycznie, no. Śmieszne, jak taki gniotek. Nie. Zimna lepsza. Śmieszne takie, nie? Mhm. No i to trzeba szybko połknąć. Niby jest ta mąka dobra, jest taka... Ta mąka to dobija po prostu. Tak jakbyście sobie galaretki w mące utaczali. Mhm. To ja mam pomysł. Ja coś w tym stylu, nie? Mhm. Może nie jedzmy tych dwóch smaków całych, tylko na pół sobie przykryjmy. Nie, nie, nic nie będziemy kroić. Tak? Jedziemy następny. Jaki to jest smak następny? Truskawka. O, to chyba będzie chemiczne. Czuję. Co, to co naturalne, że przecież to jest, wiesz. Ja tu nie czuję truskawki w ogóle. Musisz rozgryźć. Nie. Jak tam to przypominało trochę melona? To w ogóle, nie? To truskawki to nie przypomina, no. No to się kleje, nie mogę tego połknąć. Jak takie krówki. To jest dobre, wiesz co, narzucanie w szafę, tak mówię, żeby to schodzi. Te gluty takie, pamiętacie, to takie... Były takie te pająki schodzące, slajmy to, nie? Dobra, pomarańcze. No coś w tym stylu, coś pod ten desen, nie? Lubię pomarańcz, nie przepadam za słodyczami o tym smaku, także... Dobra. No dobra, jest to pomarańcza. Odwaga, ja tą mąkę to muszę jakoś... Mam nadzieję, że... Przeżyjemy pan. No tutaj czuć trochę pomarańczy. No. Ale ta mąka to mnie dobija. Nie? To ja idę. Wolałbym bez. Jak nie lubię melona, to melon był najlepszy. Dla mnie tak. No nie pomarańcza, ale... Potem pomarańcza, tak potem jest. Truskawka. Truskawka w ogóle nie przypominała truskawki. A pomarańcz w sumie na koniec jak takie galaretki, nie? Takie w czekoladzie są w Biedronce. No nie, ja wolę melona. Już przynajmniej był taki, wiesz co... Taki miał smak intensywny bardziej niż ta cała reszta, bo ta cała reszta to nawet nie było czuć, że to ma ten smak. Może polubisz teraz. Dobra, zostaw mi, zjem wszystko. Kolejne będą takie żelki. To już na szczęście nie jest to samo, te podobno mąki nie mają. Mamy tutaj smak zielone jabłuszko, chyba. Wygląda to jak jabłko, może jakieś chińskie. I brzoskwinia. Mi się wydaje, że jabłko będzie lepsze, może być kwaśne, nie? No, dobra. Oj. Ale fajne, takie malutkie żelki wyglądają jak te. Jak takie żelki na garnku. Dobra, lecimy. Biorę kilka, szaleję za darmo po. Jedną, bo ja nie lubię żelek, to... Ja biorę jedną, bo spoko tego sobie. Jest dużo, nie chcę już tego mieszać. Twardsze niż ta. Kurde, udusiłbym się. Nie gadajcie przy tym. Nie gadajcie, bo będziesz ja.
Bo już nic nie będziesz się testować. Daj drugie. Nie, mogą być, nie? Nie, takie... Żelki jak żelki, nie? Normalne żelki. Trochę takie, wiecie, żelki na włosy gdzieś tam się kupuje, jakieś misie czy coś w Rossmanach. O kurde, ale to tak zaleciało, wiesz co, jak brałem do ręki, to zaleciały chemią taką, nie? No. Tamto tak... No naprawdę. Czujesz to? Taką chemią, plastikiem takim. Ale są spoko, ogólnie mają no, fajną konsystencję. Żelki, no. Ale jabłuszko lepsze moim zdaniem. Mhm. Jabłuszko? A, bo co za chemia? On nawet smak się, że się zgadzam, no. Jabłko lepsze było. Dobra. Kolejna rzecz. Mamy tutaj takie paluszki. One są też w Polsce, ale właśnie o smaku maczy nie widziałam. Czego? Macza, zielona herbata. A no. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie przestanę potem robić maczy, bo tego się bardzo bałam, biorąc je. Przynajmniej raz trafiłam, tak, że akurat złapiemy za paluszkę, a nie za czekoladę. Bierzcie. Próbujemy. Mi się wydaje, że to może być dobre, bo pewnie to jest taka mleczna macza. Takie w sumie zwykłe paluszki. Zwykłe paluszki z takim... Czekaj. Fuu, kurde, herbatą jadą normalnie centralnie. No. Z białą czekoladą. Czekoladę... No nie czujesz białą czekoladę i herbatę. Nie czuć tego smaku, nie? No spoko, takie inne, nie? Mhm. Trochę taka czekolada. Może bardziej bym powiedziała, że tak w stronę pistacji, takiej często to są niby pistacje. Mm. No dobre to jest. No dobra, nie? No spoko. Kolejną rzeczą są takie misie. I my dopiero zobaczyliśmy, że one są w Polsce, jak dojechaliśmy do Zamościa. Widziałam w Carrefourze, ale chyba tylko ten smak. To jest czekolada. Przemek wybierał, wiadomo. Jak czekolada, to Przemek. No, ja jestem zawsze jakiś team pistacji, a Przemek oczywiście czekolada. My też lubimy pistację strasznie. No, pistacja jest pyszna. Ale mieliśmy różne inne smaki w czymś innym, no tak. To trzeba było wziąć jakiś zwykły. I mamy takie... Co to jest? A, głowy misi. Myślałam, że to tyłek misi. Dobra, bierzcie. Są jeszcze jakieś waniliowe, truskawkowe. Też widziałam jakieś takie białe czekolady chyba. No, różne są smaki. To chyba jakieś obrazki na tym były. Ale nie chyba. Ale pod wpływem temperatury w sklepie leżało 2 lata i się starło. Mam nadzieję, że nie. Dobra, nie? Dobra. Takie zwykłe biszkopty z czekoladą. Mhm. Spoko. Tak jak... Ale czekolada wiesz jaka jest? Tak jak w Kinder chyba, nie? W Indiach? W Kinder. W Kinder! Chciałbym wiedzieć, jaka czekolada jest w Indiach. I ostatnim jedzeniem, bo jeszcze będą napoje, są chipsy. One są limonkowe z Lay'sa i były jeszcze ogórkowe. Także nie wiem, czy byśmy to zjedli. O kurde, aż mi włosy dęba stanęły. Naprawdę, na sobą myśl, że po prostu jak ogórkowe chipsy miał. Stwierdziłam, że może kiedyś jakimś cudem przełamię swój lęk i polecę do Azji, bo 10 godzin się leci, wiecie? Fakt, lepsze to niż tarantulę zjeść, nie? No, i wolę zjeść wtedy. Może na wyjeździe będzie jakoś lepiej smakowało. Także limonka. Ale wydaje mi się, że limonka może być dobra, co myślisz? No, mogą być takie... Właśnie trochę? Sumie... Na zdrowie! Zdrowko! Dobra. Dobra, ciężko, kurczę, zamykają to. Wiesz co, właśnie ale nie wiem, czy one będą kwaśne. Nie wydaje mi się, żeby były kwaśne, ale... Ale są takie, wiesz co, że... To no, pachnie trochę jak strągi te takie limonka. Tak, no dokładnie. Dobra, w sumie trochę jak strągi, tylko nie są trochę takie ostre, pukanty. Ale trochę ostre, nie? Te ostre? No czy wiesz co, Daniel Jones ma. A, że chipsy, myślałam, że smak. Dawaj, lecimy. Dobre są, czuć normalnie limonkę. Nie spodziewałem się tego, że będę czuł. Dobra, to wy się nią podzielicie po filmie, a my jeszcze napoje lecimy. I mamy jeszcze 4 napoje. 2 są w takich saszetkach, także... Ojojaj. No bo dosłownie firmy AII i ojoj. Także się trochę pośmialiśmy, jak to przeczytaliśmy. Jak ktoś nie ma pomysłu na założenie firmy i nazwy, to może nazwać ojoj i aj. Te firmy już są, które można. Ale w Polsce można. I mamy taki w szklanej butelce. Ojoj, w szklanej butelce arbuzowe. Były dziwne jakieś smaki, także stwierdziliśmy, że arbuz będzie... Ale fajna butelka, nie? Świetna. W ogóle ja bym się nie spodziewał. Tam się chyba ten smak wciska jeszcze. Ale ten, no ale weź tak wyprofiluj butelkę, patrzcie. No. No ciężko to jest zrobić coś takiego. To tak jakby była
wiecie. Nie, no wiadomo, że jest, od razu wiesz, jak. Dobra. Tylko jak ktoś. Co to szybko jest? Poszło. Dobra, zdrówko. To źle? Nie. Nie, to chyba jeszcze korek trzeba ściągać, bo jak to przebić? Pożyczy. A to film się przebija, chyba. Aha! To dawaj. Zakładasz, tak? Ej, to tak nie działa. A może to się odkręca? Jeszcze? Czekaj. Co? Tylko całej kanapy. No nie, no kurde, nie wiem. Mam się udusić. Czekaj. A tu? Jak się to ściągnie? No właśnie, tak chcę zrobić. Właśnie, tu jest jakaś osłonka. Na pustyni umrzesz z pragnienia, nim to wypijesz. A jakbyś ten korek zgubił, to już koniec, no po czym przebierz? Co? Jezu! To był najlepszy moment tego filmu! Cicho, dawaj. Przerwa! Sytuacja została uratowana. Ale jeszcze papier się skończył, więc ale musieliśmy iść. Ale to było gazowane. Mamy dwa takie. Jeden taki. No tu kulka jest w środku, patrzcie. O kurde. To takie wiecie, jak już jesteście na tej pustyni i się nudzicie, że wam się tak... Tak, jak już będziecie umierać, to możecie sobie jeszcze z pragnienia postukać kuleczką. Pachnie ładnie. O kurde, jakie niedobre. Dziwne takie... się mama zaśmiała po kolei. Takie jakby słone na samym początku. No ty, dobrze mówisz. Tak jakby słone było, nie? Na początku, później już tak troszeczkę... Czego muszę się skupić. Wiesz co, to by było może i dobre, jakby było zimne i w taki, wiesz co, upalny dzień, nie? Przy drugim roku już wchodzi, ale... Tak, ale... Zostawię, Maja też chciała to przetestować. No na pustyni, jakbyście tak nie mieli co pić, to i to byście wypili, nie? Skończy się na pustyni, już nie? Ale czuć smak nawet arbuza, więc... Wiesz co, mi się to kojarzy z jakimś lekarstwem takim niedobrym, jak byłem mały, to coś takiego pijłem. Albo je podtruwali czymś. Niedobre. To niedobre. Ja tego nie lubię. I teraz testujemy te dwa napoje. Aj, oj. Oj. Mi się wydaje, że może najpierw brzoskwinia. Jakoś tak brzoskwinowe rzeczy są takie, wiecie, zawsze. A liczy się rzadko zdarza. Także najlepsze na koniec. Ale liczy się jest dobre. No to dlatego najlepsze na koniec. Tato, ty już masz ten, sprawę otwieraj. Znowu się nie strzelało. To chyba kulki nie ma. No chyba nie. Już boję. Cała moja skarpetka jest mokra, rozumiecie to? Ubrałam przed chwilą takie ładne, nowe, czyste sprania. Ta, to nie, że gęste chyba, nie? To jest gęste? No nie, no ale takie, takie troszkę... Ale ty! No. To jest niezłe. To jest ten! Napoje też z żelkami takimi. Jak to się nazywa? Kaktusik? No jak tak? Aloes. Aloes. No co ja tu kurde. Kaktusik, ale kaktusiki też już są. Wiecie, ile w Holandii jest smaków tego napoju? Naprawdę, ja nie piję aloesu i... A tak nawet ten takie... zapach ma. Ale kurde, ładne takie landynki. Cicho, bo pan mówi. Weźmy się udawać. Okej, nie? No dobre, no. Dobre. Ale takie gęstsze niż, no, niż normalny napój. Fajne, no. Ale dobre. Jedziemy. Chcesz takie gęste? No. Cztery, może być tyle, no, cztery, tyle. Pomysł, nie chcę więcej. Błone, nie? Tyle. Ale to gęste. Strasznie gęste. Dobra. Jakiś budyń. Nie, to wygląda jak żel do włosów. No naprawdę. Śmierdzi. No. Znaczy trochę jak liczy podjeżdża, ale... No to gęste jest jak żel do włosów. Wysadowe było dobre. Galaretka. Jakbyś miał jogurt biały. Aha. Taki zwykły jogurt i dorzucił to wszystko i wymieszał. Mhm. To by świetne wyszło, nie? Tak, jakieś owoce jeszcze mam. Ale w sumie to jest. Trochę kisiel nawet, o. Coś takiego. No. Spoko jest. To teraz przechodzimy do bubble tea. Dopiero jak otworzyłam, to się dowiedziałam, że to jest bubble tea, więc jeszcze fajniej. I ostatnim produktem jest taka herbata mleczna o smaku brzoskwiniowym. My wybraliśmy w sumie ją ze względu na kolor, bo tam wszystko było po chińsku, więc nie wiemy, jakie były inne smaki, ale były jeszcze jakieś kolory niebieskie, zielone i czarne, także pewnie inne smaki po prostu. Tam są kuleczki, normalnie to jest bubble tea i pachnie bardziej mlekiem, ale to mleko było w proszku z wodą podobno? Nie wiem, jak to jest, jak woda w proszku? Ja przeczytałem w składnikach, w tej torebce, że tam jest w torebce woda, syrop glukozowy i... brązowy cukier. A nie wiem, jak mogła być woda w proszku. Ja lubiłam bubble tea, także tato testuje pierwszy. To jeszcze ciepło, ja nie lubię ciepło. Pamiętam, że to kawa. Kuleczko się nie odła.
Co, to dobre jest. Mówiłam, no papet jest. Dobra, idź już. Kurde, powiem wam, wiesz co, jest takie słodkie mleko. No to dobre, no. Z takim cukrem trzcinowym jakimś. No to może być tam dobre, jest cukier. No? Podobno jest tam cukier trzcinowy. Kurde, dobra. Nawet cieplutkie, jakby tak sprzedawać na ulicy, to kurde kasiorę byś szczepał na tym. Jejku, to smakuje, wiecie, jakie te... Pyszne. Były vlogi z Polski, ostatnie. Nie w grudniu, tylko wcześniej, jak byliśmy. One były chyba wrzucane w październiku i tam były te takie mleczka z kotkiem. Są, wiecie, zwykłe mleka w tubce z krową i te z kotkiem są inne, całkiem inaczej smakują. Boże, jak mi się ręka... Kurde, ale świetne to jest, to samo, naprawdę. Ten sam smak po prostu. Pyszne. Mhm. Ja mógłbym to wszystko wypić. Próbuję. Jedziemy kolejnym razem, biorę takich z 20, naprawdę. Ja to robiłem i to nie wyglądało zachęcająco. Ani nie pachniało zachęcająco. Przemek się jedyny odważył to pomieszać, bo nikt nie wiedział, jak to zrobić. Dobra, próbuję. Próbuj, mówię ci, jest pyszne. Dobra, nie? No ale Przemek to widział, jak to robi, to już mu tak nie podejdzie. Nie no, jest okej, okay, jest słodkie. Tak trochę... Takie mleko z miodem w sumie. No, tam jest tyle. No, coś w tym stylu. Z karmelem. To jest takie w ogóle karmelowe. To nie jest brzoskwina na pewno. Ale bardzo dobre, no. I kosztowało chyba 2 albo 3 funty. Także w sklepikach takich. No to tak jak wiesz. Zwyczaj, no tam. W sumie no 15 zł tak mniej więcej. No to jak bubble tea. Jest okej. Okay. Co tak to było? Mnie. Jakaś żelka w środku. No bo tam jest. Są niby te żelki, ale... Ale może to tłuszcz z herbaty? Nie, bo mam saszetkę. Jeszcze małe podsumowanie. Moim zdaniem najlepsze były chipsy. Przede wszystkim ta właśnie herbata mleczna. Misia pandy, ale to były takie zwykłe, to wiecie, zwykłe ciastka można znaleźć wszędzie. I dobre były te paluszki o smaku maczy. Dla mnie też. Dla mnie napój, ten ostatni. Bubble tea i te paluszki. To dla mnie... Chipsy, paluszki i te pandy. A i chipsy też były bardzo dobre. Tak. Chipsy też, rewelacja. To już koniec na dzisiaj. Mamy nadzieję, że film wam się podobał. Możecie zostawić komentarz i koniecznie napiszcie, co byście zjedli, a czego byście nie dotknęli. Pamiętajcie też o łapce w górę, to nas bardzo motywuje. Możecie napisać, jak wam się podobają filmy z moim tatą. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. I że mama kiedyś będzie chciała ze mną nagrać taki test. Jak się odważy. No, moja mama nie lubi kamery i powiedziała, że może czasami gdzieś tam się pokaże, ale może kiedyś ją namówię na jakiś film, zobaczymy. I subskrypcja kanału i dzwoneczek, jeśli chcecie być z nami na bieżąco. A teraz wam jeszcze wstawię, my już się z wami oczywiście żegnamy, ale wstawię wam jeszcze taką małą rolkę, już wiecie, w formie jakby TikToka, żebyście sobie zobaczyli z bliska te produkty i może je kupili, jeśli będziecie chętni, jak będziecie w Londynie albo w innym takim sklepie, gdziekolwiek. A teraz się z wami żegnamy. Pa! Pa, pa. Narka.